Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Witam również serdecznie Tadeusza Cymańskiego, posła z Solidarnej Polski w klubie PiS. Dzień dobry. Serdecznie witam. Rozumiem, że wyborcy teraz rzucają się na Pana i dziękują za to, że nie chce Pan europejskich pieniędzy. Mówią, tak trzymać, Panie pośle, wcale nie chcemy precz z Brukselą. Dokopmy tym Niemcom. Nie chcemy tych euro. Ach, żeby tak było. Bo to pytanie prowokacja trochę. Nie no, rozumiem, że pan z przekonania głosował przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym, która to ustawa miała być taką ostatnią furtką do uzyskania pieniędzy europejskich. Są takie... Rozumiem, że pan to robił z przekonania, no przecież nie dlatego, że Zbigniew Ziobro, czy jak partia panu kazała. Odpowiem precyzyjnie. I to nie jest wybieg, od razu powiem. W życiu i w polityce, w biznesie, w ogóle na tym świecie, bardzo często musimy podejmować decyzje. Albo tak, albo siak. A mamy ogromne dylematy. I to jest taka sytuacja. Ale zaraz. Niech się pan nie gniewa. No. To, że musimy podejmować decyzję, ta mądrość życiowa... I w tej sprawie musimy podjąć i będzie musiał parlament, każdy poseł... Panie pośle, ale pan nie odpowiada na pytanie, które zadam bardzo jasno. Pan jest dumny ze swojego głosowania? Nie. To dlaczego pan tak głosował? Bo musiałem, przecież muszę jakoś głosować, mogłem wziąć kartę, też tak zrobili niektórzy, bardzo sprytnie. Panie pośle, dlaczego będę głosował? Głosowałem dlatego, że jestem... Bo musiałem. Nie, jestem członkiem Solidarnej Polski, proszę mnie dobrze zrozumieć. Od początku, od lipca 19 roku, właściwie 20 roku, konsekwentnie w sprawie, o której tutaj mówimy, mamy konsekwentne stanowisko. Ono budzi kontrowersje, daje podstawę do pytań, do dociekań. I powiem panu, bo zerwałem jedną myśl, wcale nie dziękują, wręcz przeciwnie, to na nas się psy wiesza i mówi, dlaczego brokujecie. Panie pośle, spotyka się czasami z wyborcami? Ta, bardzo często. A tu akurat prawie, mam, to moja mocna strona, bo ja z ludźmi rozmawiam. To jest prawie 170 miliardów złotych. Tak. Część w dotacjach, część w pożyczkach. Ja to sprawdziłem. Wie pan, za te pieniądze można by dokończyć tę autostradę, która nam jeszcze kawałek został. I wie pan, jeszcze by zostało i można by wybudować autostradę dookoła Polski. Tak dokładnie, bo granica Polski to jest 3573 km niespełna, a pieniędzy starczyłoby na 3700 km. Jeszcze byśmy gdzieś w środku mogli trochę postawić. Starczyłoby tych pieniędzy na prawie 80 szpitali onkologicznych. Mówię o cenach, którą chcieli we Wrocławiu. Starczyłoby na 2 elektrownie atomowe. Starczyłoby na 4 lotniska CPK. Tak. Mogę to rozwijać. I można rozwijać. I pan mówi nie. Ja też mogę rozwinąć. I pan mówi twardo nie. Nie wiem, czy twardo mówię nie, ale dlaczego? Bo pan bardzo, bardzo pięknie i to robi ogromne wrażenie, bo to jest taka... Mówi, czego wy jeszcze się stawiacie? Dlaczego wy nie chcecie tych pieniędzy? Robert nie, Mazurek mówi nie tak, Robert większość... Mazurek, wielce szanowny teraz, panie pośle, tylko... Zadaję pan pytanie. Nasi słuchacze zadają pytanie. Tak. Po jakiego grzyba wy się tak kłócicie, skoro my potrzebujemy tych pieniędzy? A co jest po drugiej stronie? To niech pan powie. Już mówię. Taka jedna drobna, mała sprawa. Niezawisłość sędziów i prawo, uwaga, albo precyzyjnie powiem, nie uciekam od pytania, to, że zamiast tych pieniędzy, Unia mówi tak, dostaniecie te wszystkie pieniądze, tylko dajcie mi jedno, że polski sędzia będzie mógł oficjalnie kwestionować. Czyli tylko Solidarna Polska i Konfederacja walczą o niezawisłość, o niepodległość Polski. Mogę pana pozwoli, że dokończę pytanie. Tak? Cała reszta... Wszyscy chcą Polskę sprzedać w Brukseli. I tylko wy. Tylko Zbigniew Ziobro z panem i drużyną walczycie. Nie mamy monopolu. Nikt nie ma monopolu. Ja doskonale zaskoczę pana i innych. Powiem, że doskonale rozumiem, że ten dylemat mamy nie tylko my, ale wszyscy mamy. Bo pieniądze są potrzebne w tej chwili. Mamy inflację, mamy wojnę i tylko głupiec, czy ktoś, kto by mówił, my nie chcemy w ogóle pieniędzy. My tak nie panie mówimy. Panie pośle, wy mówicie. No nie, panie pośle, myśmy to policzyli. To by wystarczyło na jakieś 410 tysięcy mieszkań w Malborku. To by znaczyło, że na przykład jakby oni się wszyscy sprowadzili, to Malbork byłby wielkości Warszawy. Mielibyście jakieś 1 700 000 mieszkańców. Bylibyście stolicą i mieli metro. Panie redaktorze, no trudno. Poza tym robimy, niech pan zauważy, że my to robimy publicznie i my, jak każdy, płaci swoje rachunki. Więc jeżeli jest tak, jak pan mówi, wy nie płacicie to swoich, nas ludzie... No nie, panie pośle, wy nie płacicie swoich rachunków. Dlaczego? Wy nam każecie płacić rachunki za to, że nie weźmiemy tych pieniędzy. No tak. Ja panu powiem... Bo Polska i tak... Panie pośle, ale pan doskonale wie, bo pan nad tym głosował, a myślę, że czasami posłowie wiedzą, nad czym głosują. Nie zawsze, ale czasami wiedzą. Głosowaliście za Polska przyjęła budżet i przyjęła ten europejski plan wieloletni po pandemii. Program, tak. Czyli Polska żyruje również te kredyty, których nie dostaje. Nie dostaje, bo Solidarna Polska mówi weto.
To nie jest to, i muszę tutaj wyraźnie powiedzieć... Ale mylę się. To jest bardzo zręczne i ten przekaz, że są pieniądze, niestety muszę powiedzieć publicznie tu w tym programie, bardzo zresztą słuchanym, mianowicie, że niestety opinia publiczna jest przekonana w ogromnej większości i nie jest moim zdaniem dobrze poinformowana, że to nie są żadne darmowe pieniądze po pierwsze. Nie ma w ogóle czegoś takiego. I poza tym niedoceniany jest problem praworządności. To jest, ja muszę tu powiedzieć, że to jest szantaż, to jest presja. Niestety przy udziale dużej części opozycji, słuchajcie, są potężne pieniądze, dlaczego wy tych pieniędzy nie chcecie? I ja teraz się muszę tłumaczyć tutaj u pana. Ludzie to mówią, bo ja rozmawiam z ludźmi. Ludzie są głupi po prostu, nie, tylko wy macie rację. Nie. Tylko powiem panu, nie są głupi. Tylko jak pan tu zaprosi jednego z tysiąca ludzi z ulicy, to ja jestem ciekawy, czy on wytłumaczy, o co chodzi w tym temacie. A pan też nie potrafi wytłumaczyć, więc jak proszę mi pozwolić. Chodzi o to i... 5 razy zadawałem pytanie, dlaczego pan tak głosował. Nie, to jeszcze... A pan mi odpowiada, bo muszę podejmować jakieś decyzje. Po prostu odpowiadam, że w sytuacji, kiedy Unia Europejska przez swoich komisarzy żąda od Polski, żeby Polska była jedynym krajem, że jeden sędzia może drugiego kwestionować, to ja, Tadek Cymański, mówię nie. I pańskie pieniądze i te wszystkie miliardy, owszem, robi to wrażenie i wychodzę na... panu nie robią. O. Ale nie można sprzedać niezależności sądownictwa. 9:30 chciałem tylko powiedzieć, Tadeusz Cymański nie daje mi nawet tego powiedzieć. Tadeusz Cymański jest naszym gościem, a ja zadam pytanie inne. Wrócę chętnie do tego, natomiast chcę spytać pana... Proszę pana, pan jest członkiem parlamentarnego zespołu do spraw opieki nad osobami niesamodzielnymi. Tak się nazywa zespół zajmujący się pomocą niepełnosprawnym w Sejmie, prawda? Tak. Wie pan, ile wynosi w tej chwili zasiłek dla osoby, która opiekuje się kimś niepełnosprawnym? Zależy od stopnia niepełnosprawności. 2119 zł. Tak. Jeżeli ta osoba nie pracuje, co pan zrobił, panie pośle, przez te ostatnie 7 lat w Sejmie, by pomóc opiekunom niepełnosprawnym, by pomóc niepełnosprawnym? Jest pan w zespole. Co oprócz ronienia łez zrobił pan dla tych ludzi? W tej sprawie nie jestem aktywnym posłem, od razu powiem. Czyli nic pan nie zrobił. Dziękuję serdecznie. To przynajmniej jest szczera odpowiedź. Zaraz, dobrze, ale... Powiedział pan, że nie jest aktywnym posłem, rozumiem. Jestem członkiem w tej sprawie, mam tyle spraw dotyczących programu. Niepełnosprawnym nie będzie. No nie można we wszystkim działać. To może w takim razie... To po co pan się zapisał do tego zespołu? Wie pan, człowiek w różnych miejscach jest, ale ma 24 godziny i ma zwolnienie. To po co się pan zapisał do zespołu, skoro sam pan przyznaje, że w tej sprawie nie zrobił nic i tyle? Zrobiłem jedną rzecz, proszę pana. W Komisji Finansów Publicznych robimy bardzo dużo, żeby pieniądze znaleźć na tamto. I to jest ważniejsze nawet niż... Pan jest banksterem czy z izolem? Czym? Banksterkiem czy z izolkiem? Tak ani jednym, ani drugim. Nie, no jak raczej... to? Banksterki mówi o posłach PiSu. Pańska koleżanka klubowa, teraz w Europarlamencie, pani poseł Kępa. Rozumiem, że wy jesteście z izolami. No bo Zbigniew Ziobro nazywany Pozdrawiam Zizol. Beatę, ale ja nie stosuję i nie chcę. I nie podoba nie mi się ten język. Nie podoba mi się ten język. Czyli banksterzy i zizole razem w PiSie będą... To prowadzi nas w złą stronę. Będą kroczyć ku świetlanej przyszłości. My, proszę państwa, ja mam parę pytań o politykę, całkiem poważnie. I kilka nie do końca poważnych, ale to wszystko w RMF24 w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Mówię słuchaczom radia, jakby RMF24 nie było radiem. Też jest radiem, ale takim innym, w internecie radiem. Więc się nie oburzajcie, szanowni państwo. Dziękuję, że jesteście z nami, a ja pana państwa spytam, jeśli pan pozwoli, rzecz jasna. Pozwalam, nie mam tutaj... Nie bronił pan swojej koleżanki klubowej, pani poseł Siarkowskiej, po tym, jak ją usunięto z Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych? Nie. Dlaczego? Dlatego, że jej postawa, rozumiem, staram się ją rozumieć, szanuję ją i nie mam do niej tutaj żadnych takich osobistych. Natomiast polityka jest grą zespołową. Pani poseł Siarkowska wyleciała z tej komisji dlatego, że głosowała przeciwko... Nie, nie dlatego. Pan pozwoli, że dokończę. No. Powiem naszym słuchaczom, pan może później polemizować. Dlatego, że głosowała przeciwko komisji weryfikacyjnej. Komisja weryfikacyjna, która ma zbadać, jak tam Rosjanie majstrują w polskiej polityce, gospodarce i energetyce. Natomiast pan też, wy jesteście za komisją weryfikacyjną, tak? Dobrze rozumiem. Panie redaktorze, tak jak w tej sprawie poprzedniej, w tej i w następnej, jeszcze raz to powtórzę, ja zapłaciłem pewną cenę za program tu u pana, bo powiedziałem w sprawie TVN-u, że głosowałem inaczej niż myślałem i zostałem zczesany.
że jestem człowiekiem bez właściwości. Więc teraz panu odpowiem. Człowiek bez właściwości, czytał pan Tomasa Bernharda oczywiście. Nie, mówię o, jak zostałem nazwany... Musila, Jezus Maria. Co? Ja już mylę austriackich pisarzy, chciałem się popisać i się skompromitowałem. Bardzo państwa przepraszam. Ale mówię o tym, że każdy poseł w każdej partii może mieć swoje zdanie, natomiast jeżeli są głosowania, to tak działa. 25 Dobra, lat. Ale panie pośle, no więc ona mogła złożyć poprawkę. Dlaczego pan nie bronił Sierkowskiej? Nie broniłem, dlatego że zrobiła źle. Czyli polityka jest grą zespołową, mówi pan, jednocześnie głosując inaczej niż Klub Prawa i Sprawiedliwości w tak ważnej, kluczowej sprawie jak pieniądze europejskie, tak? I ustawa o Sądzie Najwyższym. A, sprytny pan jest, ale od razu panu odpowiem. To się może zdarzyć. Pan i się płaci za to. Zaraz, przepraszam bardzo, to się. Ale zespołową. Jest koalicja. Niech pan też dwóch porządków nie myli. Jeszcze jedno. Ja jestem członkiem Solidarnej Polski i właśnie w imię tego, że stanowimy razem jakiś klub, głosujemy razem. A dlaczego nie chciał to pan się na zdarza. Przykład, panie pośle? To jest pośle. Normalne. Dlaczego nie chciał pan, żeby ludzie mieli bliżej do komisji wyborczej i głosował pan... To pomyłka, bo to jest Pomyłka. Ośmioro posłów akurat Solidarnej Polski się pomyliło w tej sprawie. Nie wiem jak koledzy, ale jeżeli o mnie chodzi, absolutnie. To jakaś w ogóle epidemia pomyłek. Nie, czasami jest tak, że... Bo ja panu powiem dlaczego. Już panu powiem dlaczego. Dlatego, że miało być głosowanie najpierw nad Sądem Najwyższym i ja w tej wierze głosowałem. Nawet krzyczał do mnie kolega Tadek, to są wybory. A ja mówię, żartujesz. No takie można sprawdzić, ja nie kłamię. No raczej staram się nie kłamać. Nie, oczywiście, tylko że ośmioro posłów Solidarnej Polski głosowało przeciwko kodeksowi wyborczemu. No ale przecież no to jest, nie wiem, ja... Ja też nie wiem, dlatego pana pytam. No, nie, ale to od razu wyjaśniam. Jestem przekonany, że koledzy też w takim przekonaniu głosowali, bo ta ustawa, to co pan teraz pyta, kodeks wyborczy, to tylko człowiek... No, nie będzie chciał przeciw, panie naprawdę, pośle, to było śmieszne, PiS was zapomni wpisać na listy wyborcze i jakby co, to też powiem. A to była tylko pomyłka, no chcieliśmy, żeby z nami startowali, no ale no, muszę szukać zrozumienia, ale jeszcze raz oświadczam, to jest ustawa dobra, tam nie ma żadnych szachermacher, tam chodzi o to, żeby ułatwić głosowanie, a nie żeby coś kręcić. Panie pośle, dobra, to jeszcze raz. No. Zostawmy w takim razie to, czyli pan jest zwolennikiem zmiany kodeksu wyborczego, tylko się pan pomylił, tak? Tak, jeżeli chodzi o tą ustawę, absolutnie jestem za przybliżeniem możliwości głosowania dla ludzi, którzy są gdzieś daleko schowani, gdzie mają trudności. To jest główna zmiana, żeby ułatwić wybory. Tak, ma być więcej komisji obwodowych, komisji wyborczych, czyli tego miejsca, gdzie państwo głosują. Tak jest, tak jest. Dobrze, panie pośle, to jeszcze jedno pytanie. Czy Orlen powinien wpuścić kontrolerów Najwyższej Izby Skarbowej do firmy? Bo nie chce wpuścić, mówi, żeby... sobie poszli. Jest sytuacja bardzo dziwna. Pewnie kładzie się też cieniem na to wszystko, dobra, bo tam pośle, gdzie się pojawia... My wiemy, że sytuacja jest bardzo dziwna. Niech pan odpowie na pytanie z łaski swojej. Myślę, że w tym zakresie, w jakim ustawa... No tak, bo to nie jest spółka prawa handlowego. Dobra, odpowie pan na to pytanie, czy pan będzie myślał w zakresie? Myślę, że powinien trzymać się przepisów. No tak odpowiem. Mm-hmm. No. Które mówią, prawda, że... Które mówią, że, Najwyższa Izba Kontroli ma swoje kompetencje opisane w ustawie i na odpowiedzialność szefa, w tym przypadku pana Obajtka i Orlenu, jeżeli oni nie zgadzają się i się powołują na opinie prawne, to ja bym się mądrzył, gdybym teraz wchodził między takie koła młyńskie, które są potężne. A poza tym jest atmosfera tak napięta, że słucham, co mówi oświadczenie Orlenu i co mówi rzecznik rządu. Mm-hmm. A co pana przekonuje bardziej? To znaczy, no dobrze, bo mamy z jednej strony NIK, który mówi, że ma prawo kontrolować taką spółkę, jaką jest Orlen, zwłaszcza gdy dzieją się rzeczy kontrowersyjne. Jestem przekonany, że dojdzie do tego, że dojdzie do porozumienia, tylko chodzi o ustalenie, że te sprawy, które nie mogą być publicznie ujawniane, to można klauzulę zrobić. NIK może kontrolować i nie ujawniać raportu. Tak, może. I to myślę, że to będzie do tego dojdzie, bo nie wierzę, że ta sytuacja zostanie tak cały czas. A poza tym jeszcze najważniejszą sprawę, to chcę panu powiedzieć, że są 3 doniesienia do prokuratury, dwa prokuratury ze strony NIK-u na Orlen, a Orlen na NIK. Ale w tej sprawie a propos, żeby w tej było sprawie, jasne... Rozumiem, będzie decydował Zbigniew Ziobro, nie, prokurator generalny. Nie, proszę pana, bo istnieje zażalenie od decyzji prokuratorskiej. Na szczęście są sądy. Panie to pośle, bardzo ważne, proszę mi pozwolić. To bardzo ważne. Więc tutaj jest procedura i możliwość wyegzekwowania tak, jak ma być. A teraz pytanie, czy wie pan, po co do Rady Nadzorczej ma iść Janina Goss? Zaufana prezesa Kaczyńskiego? Nie jest pan pierwszym dziennikarzem, który o to mnie pyta. No i... Jestem zaskoczony. Ja mam komentować decyzje personalne w Radzie Nadzorczej nie, potężnego koncernu. Nie, pytam, czy pan koncernu. Wie. Nie wiem. Nie wie pan. Prosta sprawa. Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Decyzję podjął ktoś i niech mówią ci, którzy decyzję podjęli. Ja nie podjąłem tej decyzji. Dobrze, panie pośle, bo tak naprawdę oczywiście chodzi tam głównie o to,
żeby, no jak wiadomo, w spółkach Skarbu Państwa tych dużych decyduje polityka i to, kto jest czyim człowiekiem, no i... Zaufanie. Tak, no... Że się wystawia ludzi, do których się ma zaufanie. No, być może tym się kierowano, nie wiem. Zawsze tak jest. No i, a wie pan na przykład, dlaczego wyleciał prezes LOT-u? Tego tak nie się wiem. Wszyscy chwalili, szczycili jego osiągnięciami i taki był dobry. Zresztą, powiem uczciwie, jak się to czytało, to na mnie też robiło takie wrażenie, że wszystko jest tam super. Czasami taki wiem, był dobry czasami poleciał. Nie wiem, czasami nie wiem, czasami wiem, a czasami wolę nie wiedzieć. Wie pan, niestety te zmiany personalne mnie nie cieszą, dlatego że jestem zwolennikiem stabilności. A nie ma pan takiego poczucia, że to, wie pan, zbliża się już kres zabawy, czyli zbliżają się wybory i jeszcze trzeba wrzucić kolegów, żeby się nachapali trochę przed wyborami? Tak, i oskarżenia się pojawiają i... A pamięta pan, jak upadał AWS? Nie jesteśmy... Pamiętam, o tak. A to nie jest już ten moment? I nie chciałbym powtórki z historii, mam nadzieję, że nie będzie. Ale jednak różnice są ogromne. Ale tamten czas pamiętam. No tak, tylko że chodzi mi nawet nie o skalę poparcia politycznego, bo PiS ma dużo większe poparcie niż AWS, kiedy upadał, to bez wątpienia. Ale dlaczego, niech pan powie? Z różnych powodów PiS ma. Ale z jednego głównego. Mianowicie? Jak pan to odczytuje? Tak, polityka została zmieniona w kierunku milionów zwykłych ludzi. Poza dyskusją. A to, co pan pyta, i słusznie, tak, słusznie, bo jest bardzo wiele spraw przykrych, no to wstydliwych, skoro tak, zaniechań, błędów to słusznie, i to... wszystko, co się łączy z polityką brudnego. Ale jednak przez te 7 lat nikt nie zaprzeczy, pośle, że polityka została zmieniona w kierunku bardziej prospołecznym. Mateusz Morawiecki... To nie zostanie zmienione, nawet jak oni wygrają. Mateusz Morawiecki z wami rozmawiał. O, widzi pan, to się ucieszą. Proszę państwa, nic nie zostanie zmienione, nawet jak oni wygrają. Mówi to kto? Tadeusz Cymański. Możecie sobie spokojnie głosować na platformę. Ale jest pan mistrzem chwytania za słowo. Powiem, dziękuję, że polityka za i słowo, zdobycze za społeczne nie będą mieli, mam nadzieję, odwagi. Ale to jest nasza karta. Czyli... To jest nasz atut. A kto im wierzy, niech głosuje. Bo panie ja pośle, im nie wierzę. Mateusz Morawiecki z wami rozmawiał. I teraz zacytuję. W ogóle, no bo pan jest ekonomistą z wykształcenia. Tak. Czuję pan, nie będę panu robił żadnego testu z ekonomii, proszę się nie obawiać, ale rozumiem, że pan chciałby walczyć z drożyzną, chciałby pan, żebyśmy mieli silną złotówkę, prawda? No wszyscy byśmy chcieli. No ja nie wiem, czy wszyscy. No wszyscy. Ja zadaję panu kto pytanie, nie chce pan, tego, no. No to Mateusz Morawiecki... No, że opozycja może nie chce, bo na chce im gorzej, tym lepiej. Mam wrażenie, że akurat opozycja na przykład w sprawie pieniędzy dla Polski głosowała tak jak PiS, a wy inaczej. No nie, więc nie, może nie, wy tak jesteście nie było. Tą ze mną tak, głosowała bo... pani Senyszyn, pan Śmiszek, dlaczego pan... Hołownia głosował z nami, panie rektorze. To ma jest... pan cudowne towarzystwo, dziękuję. Całe gratuluję. Głosowanie to była pośle, kopalnia to może... metali rzadkich. Tak to wyglądało. Rzeczywiście wykopali was skądś. Nie, mówię o rzadkości, były tak niesamowite. Odsyłam do głosowania. Pan się skupił na metalach rzadkich i ja na kopalni. Panie pośle, Mateusz Morawiecki powiedział, że miał wrażenie, że jego racje, to o tym, jak ważne jest dla Polski umocnienie złotówki, zmniejszenie inflacji, trafiły przynajmniej do części posłów Solidarnej Polski. Ale później ostatecznie tak głosowaliście, tak jak głosowaliście, czyli byście przeciwko tym pieniądzom. Czy pan jako ekonomista uważa, a pan pozwoli, że zadam pytanie, że 170 miliardów nie pomogłoby Polsce teraz? Jeszcze raz powtórzę. Na to pytanie odpowiedź może być tylko tak. Natomiast niestety nie udało mi się i nie udaje i jestem na przegranej pozycji, bo jak pan wymieni, co można zrobić za 170 miliardów, to niestety ja nie mówię, że ktoś tego nie wie. Ale sprawy, które są schowane pod wierzchem i próba wymuszenia na Polsce, ja tutaj powtórzę, podeprę się, pozwoli pan, wypowiedziami takich osób jak pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor. Proszę niektóre wypowiedzi rzecznika praw obywatelskich. Tylko wie pan, co cała zabawa polega na tym, że ma pan rację, że, no. Że wszyscy kiedyś mówili, że konstytucja, teraz się nikt nie przejmuje konstytucją. No to jest spór, jaką cenę można zapłacić za ustępstwo i na kolankach lęknąć pod Unią Europejską. No to takie jest pytanie, wie pan. Pan jest godnościowcem, uważa, że nie będzie płacił żadnej ceny. Powiedziałem, że mam rozdarte serce i oddaję panie redaktorze. Rozdarcie pańskiego serca. Panie na tym, redaktorze. Że pan przyjdzie... Pan pozwoli. Na tym, że pan przyjdzie do RMF-u i trochę pokrzyczy? Nie. Ale nie mogę powiedzieć publicznie, że skoro jest taka kasa, to można wszystko sprzedać. Tego nie powiem. No dobrze, dobrze. Tylko ludzie mogą powiedzieć, pan się uparł, żeby się poróżnić z PiS-em, żeby pokazać, że wy jesteście inni i my mamy płacić cenę za wasze ambicje polityczne taką, że nie będziemy mieli pieniędzy europejskich.
No wie pan... Czy ta interpretacja, przepraszam, a nie interpelacja... To jest interpretacja bardzo sprytna i bardzo przykra dla mnie, ale trzeba mieć odwagę powiedzieć też publicznie. Mówi, no. Trzeba, ja z ludźmi rozmawiam, im powiedziałem jeszcze raz, powtórzę, proszę pana, no niestety, większość ludzi uważa w ten sposób, jak pan to mówi. Dajcie, zgódźcie się na wszystko, a jak będzie później bałagan i Armagedon, to najwyżej to odkręcimy. Tak mówią ludzie. Ja rozmawiam z ludźmi, naprawdę. Mhm. Ludzie patrzą na to tak. W Niemczech, jaka tam praworządność? O co w Niemczech chodzi? Nie ma bałaganu, są pieniądze europejskie. W Czechach to samo, na Litwie, Łotwie to samo. I tylko my mamy problem? A już panu powiem. Tak. Dlaczego? Bo chcą, żeby Polska była jedyna. Oni to znaczy kto? Już Unia Europejska stawia warunki takie w tej ustawie. Ale Unia to my. Ale niech pan posłucha. Można się tu różnić. I mamy być jedynym krajem, gdzie sędzia publicznie powie, to nie jest sędzia. A dowód pani powiem, jeden dowód tylko panu powiem. Dlaczego tutaj pan nie zaprosi? Niech pan spyta opozycji, dlaczego chcą 7 lat. Ta jedna poprawka wiadomo, w tej ustawie... Dlaczego? O co chodzi? Chodzi o to, że każdy sędzia z 3000 sędziów, który został mianowany na sędziego w Polsce przez te ostatnie 7 lat... Ta ustawa nie przejdzie, bo ją prezydent zawetuje w tym kształcie. To jest dla mnie dość oczywiste. Pewny pan jest? Nie, nie jestem, ale tak mi się wydaje, że biorąc pod uwagę wszystko to, co mówi Andrzej Duda, to raczej ją zawetuje albo skieruje do Trybunału. Mam podobne przemyślenia, ale panie 276 proszę, trzeba w Sejmie... Jakim samochodem jeździ? Skodą. Widzi pan, bo mój kolega wydawca, który widocznie lubi motoryzację, podpowiedział mi, wie pan, że te pieniądze z KPO starczyłyby na to, żeby każdemu posłowi kupić po 179 sztuk Ferrari 812 GTS. Taki za 300 tysięcy euro sztuka. Miałby pan 180 prawie takich fur. Drogi gospodarzu... Gdzie mości, pan je trzymał w Malborku? Mości gospodarzu, to epatowanie tymi przeliczeniami jest jednak już chyba się... No bo można jeszcze chcę panu powiedzieć, pokazać, że pokazać, jak ogromne są to pieniądze, tak, to których my nie chcemy. Tak właśnie. I tak ten właśnie przekaz chcę. Jest osią tego spotkania nie, naszego. Nie, on nie jest osią spotkania, bo ja nie potrafię zrozumieć, panie pośle, a pan nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, no bo pan cały czas mówi o tym teście niezawisłości sędziów, tak? To o to... Nie, nie o tym mówię. No nie, no o tym. To, ale powiedzmy precyzyjnie, w tym programie chodzi o to, że te warunki, które Unia Europejska stawia, prowadzą do tego, że sędzia w Polsce może powiedzieć, to nie jest sędzia. Ten drugi, tak. I nikt, każdy, kto ma z polityków cokolwiek wyobraźni, wie, że to prowadzić musi do przede wszystkim, po pierwsze, niezawisłość sędzia, prerogatywy, ale to jest uderzenie w same jądro niezależności sądów. To mówi prezes Manowska, ja za nią to powtarzam. Co źle robię? Bardzo dobrze robi pan, znakomicie. Panie pośle, znakomicie, my musimy kończyć. I prezydent ma dlatego zostało panu 15 sekund na powiedzenie, jaką książkę pan teraz czyta. Oj, niestety, może zaskoczę wielu ludzi. Wróciłem i nie położyłem parol na rosyjską literaturę i czytam Lwa Tołstoja. Ale co? Zmartwychwstanie. A więc Dymitr Niechludow. Kto czytał, to wie, o kogo chodzi. Ciekawa książka, bardzo. Zmartwychwstanie Lwa Tołstoja, a przede mną człowiek, który jeszcze żyje, więc nie zmartwychwstał. Wiecznie żywy, wiecznie w swoim żywiole właśnie. I uparty, tak by wyszło z tego programu. Kłaniam się nisko państwu. Panu również bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo.